Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w ramach urozmaicenia od Avengers i innych superbohaterów pomówimy sobie dzisiaj o Star Wars. Co prawda teraz oczywiście newsów o epizodzie 9 i ogólnie Star Warsach jest jak na lekarstwo, no to się pewnie zmieni im bliżej do Star Wars Celebration, D23 może. Natomiast już się tutaj pierwsze wycieki i rozmaite ploteczki pojawiają, mianowicie serwis Making Star Wars Net, który ma dobrą renomę, jeśli chodzi o publikowanie materiałów, jakby zwykle są dosyć rzetelni w tym. Tak słyszałem, nie jestem w stanie tego stwierdzić sam. W każdym razie ten serwis opublikował plakat. Plakat, który oni określają jako retail poster, czyli to nie będzie plakat, który trafi do kin, ani plakat, który będzie używany przez kina, tylko raczej jedna z grafik, które trafiają potem na gadżety, na jakieś koszulki, na jakieś kubeczki, tego typu pierdoły. Zwykle się produkuje takich całą masę, zresztą zazwyczaj no, one tak sobie wyglądają, no i ten plakat też wygląda tak sobie. Nie ciężko stwierdzić jego autentyczność, powiedzmy, bo równie dobrze jak retail posterem może być po prostu sklejką rozmaitych artworków, czy innych asetów, do których ktoś miał dostęp. I oni sami to zaznaczają w tym artykule. No właśnie. Także tutaj serwis jak najbardziej zwraca na to uwagę, ale serwis Making Star Wars zwraca też uwagę na to, że wizerunki postaci, które widzimy na tym plakacie, w większości przynajmniej, pokrywają się mocno z tym, jakie doniesienia wcześniej wyciekały z planu Star Wars. To znaczy mówiło się na przykład o tym, że faktycznie jest scena, gdzie C-3PO ma tę kuszę i Chewbacki. Mówiło się o tych postaciach nowych, o których sobie teraz za chwilkę powiemy. Była mowa o tym nowym X-Wingu pomarańczowym i tak dalej. To faktycznie wszystko na tym plakacie jest, więc to może nie świadczy o autentyczności plakatu w 100%, chociaż może, ale na pewno świadczy o tym, że przynajmniej te asety, te wszystkie rendery, które zostały tutaj użyte, najpewniej są oficjalne, najpewniej są jakieś tam w użyciu. No i pogadamy sobie tak, oczywiście mając z tyłu głowy, że to może być autentyczne, ale nie musi, ale pogadajmy sobie o tym przy założeniu, powiedzmy, że przynajmniej wizerunki tych postaci są tutaj spójne z tym, co zobaczymy w filmie. Nie będziemy mówić o estetyce tego plakatu, bo jest kurewsko brzydki i tego nie trzeba, myślę, tutaj dyskutować. Parę elementów w ogóle wygląda jak po prostu no, słaba photoshopowa robota, chociażby ci szturmowcy czerwoni, nie? Widziałem, że część, jak ja wrzuciłem ten plakat na Facebooka, to część moich fanów powiedziała, że to najpewniej jest łuna od tego miecza świetlnego, który Kylo ma tutaj. Okej, nie wiem. W każdym razie macie sobie ten plakat w opisie, widzicie go teraz na ekranie, możecie sobie otworzyć i w trakcie słuchania nas też sobie na niego patrzeć. No dobra, słuchajcie, to co wam się rzuciło w oczy może, jeśli chodzi o ten plakat? Czy to są rycerze Ren, czy to są ci dziwni szturmowcy, czy to jest C-3PO, co według was wygląda tutaj spoko w kontekście oczekiwania na film, nie? Co może by interesujące wypaść w filmie? Radek. Będziemy zaczynać od Radka zawsze. Niech mi się, niech się namęczy jako ten pierwszy, żeby nie mógł potem powiedzieć, no ja tak samo. Dobra, to co mi się rzuca w oczy oprócz tych paskudnych szturmowców, których nie mogę dawać wzroku, bo oni są naprawdę, to jest tak paskudne, to na pewno nie jest łuna, bo jeśli Klinga daje taką łunę tym w tle. Nie, no na przykład masz obok też białych szturmowców, na których nie leci żadna łuna, nie? I wygląda to, Jezus, ja tak wiesz, 15 lat temu malowałem rzeczy. Jeszcze tylko dodam, że info o tym, że w filmie będą czerwoni szturmowcy, też już padło wcześniej, więc jakby to też jest spójne z tym, że ktoś pokolorował. Jacyś będą. Tak, dlatego ktoś... Tak, tylko na pewno nie będą tak wyglądać, bo to jest... To by było głupie, nie? Że po prostu weźmy model tych szturmowców, którzy już byli, ale pomalujmy ich na czerwono. To jest... I po to też zawsze zmieniane są modele, żeby to tak robić. Każdy szturmowiec wygląda inaczej. Przecież zabawek nie sprzedasz z tym, bo sobie dziecko pomaluje na czerwono i ma już nową. Ale wiesz, ale nawet model sprzedać to jedna rzecz, ale jak już nakładasz farbę, to wygląda zupełnie inaczej niż coś takiego, nie? Gdzie widać, że to jest przejechane tym pędzlem photoshopowym i no, wygląda jak wygląda. Ale oprócz tego, strasznie podoba mi się to, jak wygląda Podameron, bo on ma strasznie fajną przemianę na przestrzeni tych filmów z tej najnowszej trylogii.
gdzie on wchodzi w ten tryb takiego mocno palpowego bohatera, nie? Z tą swoją kurtką, z tym swoim zachowaniem. Uwielbiam ten myk, jaki nastąpił w właśnie Ostatnim Jedi, gdzie on podjął tą złą decyzję i musiał ponieść tego konsekwencje, ale cały czas był tym takim dashing hero, nie? Takim wyjętym z innej epoki, jak z lat 30-tych, 40-tych, z tego kina przygotowego, to zresztą co jest pod budówką klasycznych Gwiezdnych Wojen, nie? Że Lukas się na tym wychował, Lukas się na tym opierał i tutaj idzie już jeszcze mocniej w to, nie? Że on już wygląda totalnie jak taki Indiana Jones, wyrwany z zupełnie innej bajki w tym kosmosie. Jak Nathan, tak. Jak Nathan, który wywodzi się z Indiana Jonesa, nie? Wszystko. A Indiana Jones wywodzi się z tych... Wszystko w rodzinie zostaje. Tak, tak. Quatermain i Alan Quatermain, takie rzeczy. Więc kurczę, to jest bardzo fajne, bo... To jest, wiesz, pokazanie, jaka ta postać oryginalna, nie? Że to jest znowu budowanie takiej postaci, która wie, że będzie przez lata później żyła w tym uniwersum, nie? A nie tylko będzie na chwilę, żeby się pojawić ten, że jednak Poe zostanie, Poe, Finn i Rey. Trochę się o Fina boję, bo on nadal szuka tego swojego miejsca i mam nadzieję, że akurat w tej części będzie miał coś takiego, że jeszcze mocniej ugruntuje swoją pozycję i nie będzie tylko tym dodatkiem, jak było w The Last Jedi. Co jeszcze takiego? No mamy tego C-3PO z tą kuszą, więc mam nadzieję, że będzie siał popłoch i w końcu będzie miał tą swoją scenę. Nie wiem, jakieś mu się przewody, wiesz, przepalą albo coś takiego i wejdzie w niego jakiś demon i będzie tam robił rozpierduchę. Ale on już nie ma czerwonej ręki, nie? Nie ma czerwonej? Może nie poklarowali. nie ma czerwonej ręki. Nie ma, proszę. No, ale chciałbym zobaczyć, wiesz, C-3PO, który wychodzi ze swojej strefy komfortu i musi zrobić coś naprawdę, czego by nie zrobił C-3PO. Co by zrobił może R2, bo wiemy, że R2 potrafi robić rzeczy pojebane, ale C-3PO w tym trybie by był czymś naprawdę, naprawdę fajnym. Jak kogoś, wiesz, na przykład, wiesz, wyrywa sobie rękę i kogoś zatłucze tą ręką, nie? Też bym takie coś zobaczył. Ale R2 nigdzie nie ma na plakacie. No nie ma. Więc śmierć R2 confirmed. Ale Ten motyw z... Mam nadzieję, że ktoś zginie w tym filmie. No tak, nie Hartu zginie. Ej, i nie ma Solo na plakacie. Czy Solo zginie? O kurde, nie, czekaj. Ej. Nie ma Lei na plakacie. Według mnie nie jest duży powód, dla którego Tribio będzie miał kuszę. Film robi J.J. Abrams, który robił The Force Awakens. The Force Awakens, Abrams stanął na głowie i klasnął uszami, żeby ludzie zauważyli, że jak ta kusza pierdzielnie, to nie ma, że boli. A potem i tak, jak Kylo Ren dostał tą kuszą, to wszyscy płakali, że Kylo przegrał z Rey, kiedy dostał z kuszy, która wcześniej szturmowców gdzieś tam w powietrze wysyłała. Więc Abrams pewnie siedział taki te kilka lat wkurwiony, że ludzie mu ciągle smedzą, myśli, Jezu, pokazywałem tym ludziom, myślałem, że dobitniej się nie da. Dobra, zrobimy tak, damy tę kuszę dla C-3PO, osoby najmniej bojowej, jaka tylko występuje w filmie, osoby, której w ogóle nie kojarzyłby, że ona by mogła kogokolwiek rozwalić, i jak on z tej kuszy zacznie rozpierdzielać ludzi, to już nie da się dobitniej, już w tym momencie nie da się bardziej, więc wydaje mi się, że ta kusza w rękach Fripio to jest taki komentarz Abramsa do tego, co sądzi o całej walce Kylo i Rey. Ja, wiesz co, ja tak całkiem serio bym szukał tutaj powodów, dla których Fripio ma kuszę u Abramsa. Bo jak pamiętacie poster do Force Awakens, to był poster, gdzie Finn miał miecz świetlny i w każdym materiale promocyjnym był Finn z mieczem świetlnym. I jak przyszło co do czego, to okazało się, że w filmie macha chwilę tym mieczem, no bo akurat miał go pod ręką, ale to jakby nie on był użytkownikiem tego miecza. I podejrzewam, że to też może być taki promocyjny pis, że jest jakaś duża scena, gdzie Fripio ma tą kuszę i używa jej tam do czegoś. Ale to nie jest tak, że nagle staje się robotem bojowym i będzie biegał z nią cały czas, nie? Bo już były tej plotki, że o kurde, czy to znaczy, że Chewbacca zginie, no bo i Fripio przejmie jego gear po prostu i, nie, i to będzie, to nie będzie, będzie, wiesz, z okrzykiem łukich biegów. Chewbacca będzie zajęty pilotowaniem. Nie, ale jestem pewien, że będą go pokazywać na posterach, będzie zastunie jakaś scenka, gdzie on nosi tą kuszę, a nie wiem, upuszcza ją albo coś takiego i strzela i zabija kogoś. W filmie Abramsa? No. Znając Abramsa, to będzie, że wiesz, że jest to, że kusza upadła i on, wiesz, jakaś walka tam jest, C-3PO podnosi ją, tak, wiesz, z takim pietyzmem i już ma coś zrobić i nagle ktoś ją, wiesz, wytrącił jakimś laserem czy coś i mu wypadła z rąk, nie? I to będzie wszystko pewnie. Będzie jak z Jar Jarem. I to strzeliło w takie miejsce, że się wszystko zapadło. Tak. I C-3PO Dark Sidious potwierdzone. Wiesz, C-3PO chodzi i macha tą kuszą i tak uderza wszystkich niechcący. I potem będzie, że C-3PO to tak naprawdę od początku mroczny Lord Sith, który tak celowo robił.
No, to mamy odhaczone złe rzeczy. Okej, to słuchajcie, to idźmy tym trybem. Radek, ty wymieniaj rzeczy, które ci się rzuciły w oczy i będziemy sobie o nich gadać po prostu, bo myślę, że to się sprawdzi. Co mi się rzuciło w oczy? Na pewno nowe postacie. Ale nie, najpierw Cerze Ren. O. Bo to jest coś, co... Wracamy do Abramsa czego... znowu. Tak. To jest coś, czego wszyscy oczekiwali od Force Awakens, nie? Że to były te zapowiedzi. No, pamiętacie, że jest Kylo, ten tajemniczy Kylo Ren i ma ten zakon swój Ren, rycerzy Ren. I później rycerzy Ren nie było. Byli chyba w tej jednej scenie, gdzie tam była pokazana ten... Retrospekcja jakoś, nie? Tak, retrospekcja, gdzie oni tam gdzieś z tyłu sobie stali w tym deszczu i o, jacy mroczni. Tak, i nie było. Później było The Last Jedi, nie? I kurczę, tu już, wiesz, Kylo zwoła rycerzy Ren i będzie, jaki będzie rozpierdol, że oni mają nawet szansę, chyba, Resistance, nie? Nawet chyba Snoke powiedział do niego, że w Last Jedi, że o, ty tu jesteś mistrzem rycerzy Ren, czy coś w tym rodzaju tak, do niego tak. Powiedział w Last Jedi. Ale ja mówię, jak Kylo jest kogoś mistrzem, to nie. Ja nie chcę wiedzieć, jak wyglądają rycerze Ren, może niego się nie pojawiają. No tak, oni tam, wiesz, o, rządzę mocą. No, oni trochę tutaj trochę wyglądają jak lordi i nie wiem, czego się po nich spodziewać za bardzo, bo to może być no, grupa kompetentna naprawdę i oni po prostu, wiesz, to była naprawdę grupa kompetentnych ludzi, zabijaków, którzy po prostu, no dobra, niech sobie ten Kylo uważa, że jestem ważnym, bo tam, wiesz, on tam do ma, wiesz, chody u Snowka, ma chody wyżej, bo jest synem tego i tego i tego, ten i tutaj to takie dziedzictwo za nim stoi, Dartha Vadera, nie? To niech on tam będzie tym poster boyem, a my będziemy robić swoje. I oni naprawdę mogą być, wiesz, konkretną grupą zawodowców i chciałbym, żeby tak było, ale no, boję się, że oni znowu zostają potraktowani po macoszemu i ten plakat to może być najwięcej, co oni zyskają w tych Gwiezdnych Wojnach. Miniony, ale tak ogólnie, całkiem serio, gdyby rycerze Ren faktycznie w jakiejś formie się pojawili, czekacie, cieszycie się, bo ja już się trochę pogodziłem z tym, że to był jakiś koncept, który nie został nigdy rozwinięty, co jest częstym motywem przy tych nowych Gwiezdnych Wojnach mimo wszystko. I szczerze mówiąc, nie wiem, nie potrzebuję zakonu rycerzy Ren w tym momencie. Ja bym widział bardziej jakąś nową gwardię imperialną, którą mógłby powołać po tym, jak wiesz, zamordował tą poprzednią, jakiś takich... małą, elitarną grupę, a nie wracać do tych rycerzy Ren, którzy mieli być jakimś tam konkurencyjnym zakonem, czy coś. Nie wiem. Jakoś mam mieszane uczucia co do tego. Ja szczerze mówiąc mam z nimi taki problem, że nie podoba mi się to, co z Kylo się stało w The Last Jedi. Tak jak właśnie powiedziałeś o Poe, i Poe według mnie przeszedł fajną drogę i właściwie dla mnie jako jedyny przeszedł tam dużą drogę. O Rey jeszcze może powiedzieć, że coś tam, czegoś się nauczyła. No tak Kylo, no uważam, że akurat w The Last Jedi to zmarnowany potencjał był kompletnie. I Kylo nic nie przeszedł i w tym momencie kompletnie nie mogę brać go na serio, a on jakby rzutuje mi na tych rycerzy Ren. No bo on jest ich reprezentantem. On ma być tym najlepszym z nich, on ma być tam mistrzem i w ogóle tego wszystkiego. I po prostu przez to, jak widzę teraz Kylo, to o czym powiedziałeś, nie potrafię sobie wyobrazić tych... Nie wiem jak... Abrams nie jest na tyle dobrym reżyserem, na ile go znam, żeby wprowadzić mi koncept rycerzy Ren tak, żebym mówił, o fajny pomysł, czy coś takiego. No ja na tej momencie widzę ich jako właśnie taka banda emo dzieciaków, która stwierdziła, że nie wiem, ubieranie się na czarno to jednak fajniejsze niż ten mistrz Luke to mówił. I lecimy. I dlatego ciężko mi się ekscytować rycerzami Ren przez, tak jak mówię, przez pryzmat Kylo, a to jest jedyny pryzmat, jaki mamy. Czy ja nie mam już takiego problemu, bo Kylo był spoko w The Last Jedi do pewnego momentu i jego ten snap mogę trochę odsunąć w niepamięć na zasadzie, że okej, to był ten moment, kiedy mu się emocje wylały, ale do tego momentu, wiesz, ten jego plan, żeby obalić Snowka, no to było spoko. Ja takiego Kylo bym widział w epizodzie 9. No ale potem mu przeszło, więc... No wiesz, możesz to interpretować nie, że mu przeszło, tylko że miał jakby... chwilę słabości, powiedzmy. Jednak no, a to jest... Myślę, że to jest dłuższa dyskusja ogólnie. Nie ma co tego rozwijać. No nie wiem, jeśli pisaliby teraz tego Kylo trochę tak jak na początku The Last Jedi, czy raczej właśnie gdzieś tak do tego momentu, jak tam się posprzeczał z Rey, okej. Ale no spoko. Radek, jakieś jeszcze... tutaj. Znaczy mi już, mi z rycerzami, tak jak mówiłem na początku, no mi z rycerzami Rein już wszystko opadło przy drugiej części, bo już przy pierwszej, bo oni zostali, wiesz,
mieli być, nie było ich, to mówię, siema nara, już was nie potrzebuję, mam inne rzeczy, inne się fajne pojawiają elementy w tym świecie i jakoś za nimi nie tęsknię, ale nadal liczę, że można ich jakoś fajnie wprowadzić, że oni naprawdę mogą być tymi, którzy będą ogarnięci i to jest też jakaś droga dla Kylo Rena, nie? Który jest, wiesz, zagubiony, zamotany zupełnie, a może akurat się, wiesz, buja z tymi ludźmi, bo jakieś mają na niego niedobry wpływ, żeby nie powiedzieć, żeby tak to nie zabrzmiało, ale wiesz, jakoś się uzupełniają, nie? Że on coś im daje, bo dlatego jest tym mistrzem Ren, a i oni są jakoś w taki sposób kompetentni, że mogą go, nie wiem, na dobrą drogę naprowadzić w tym jego dążeniu do tego, co chce osiągnąć, bo on teraz no jest po prostu frustratem, furiatem i jest pozostawiony w takim miejscu. I nadal liczę, że może być fajna dynamika między nim a tymi rycerzami. No tylko kurczę, nic o nich nie wiemy. Wiemy tyle, co po zdjęciach, nie? I po tej, wiesz, mrugnięciu oka w Force Awakens. Dlatego to nic o nim nie wiem i ciężko mi cokolwiek powiedzieć poza tym designem, nie? Że wyglądają jak zespół power metalowy i tylko tyle, no. Kurczę, chciałbym ich zobaczyć, ale się boję, że może już dla nich nie być za bardzo miejsca w tym świecie i na tym etapie, gdzie już ta fabuła zdążyła, wiesz, dotrzeć, nie? Bez nich. Więc nie wiem, czy oni są jeszcze potrzebni tutaj. Ale właśnie jest z nimi taki problem, że jeżeli oni się teraz by pojawili i nagle byliby gośćmi, którzy, nie wiem, czczą Kylo, uznają go za swojego najlepszego, nie wiem, tam kukajają się przed nim, no przecież ja mógłbym ich traktować w tym tylko jako żart. W tym momencie ja bym po prostu, jak oni przyjdą i klękną przed Kylo, no to ja wybuchnę śmiechem. No bo Kylo jest trochę żartem. Szczególnie pod koniec. Końcowy Kylo stał się żartem. Więc owszem, jeżeli byłoby tak, jak ty mówisz, że może by chcieli pójść dalej, że tam oni to w sumie tego Kylo to nie szanują, że tak naprawdę to go mieli gdzieś i mieli swoje plany, czy coś takiego, to jeszcze dałoby się budować. Ale jakkolwiek ich powiążą mocno z Kylo na zasadzie, o mistrzu, o coś tam, zawsze cię szanowaliśmy, ty nas naprowadziłeś na drogę, no to ja będę się śmiał. Nie, no na to jest za późno. Na to jest za późno. Jak wiesz, przez dwa filmy tego nie pokazali, to nie możesz nagle zrobić, wiesz, hiszpańskiej inkwizycji. Mówię, z takim zespołem, nie? O, zespół najlepszy morderców, którzy dokonywali tego i tego. Wyobraź sobie Kylo Ren razy 5. Siedzisz... No kurczę, wyobraź. Wiesz, nagle, na gotowe, rycerze Ren, no. Nie? No, siema, opcja, mamy hełmy, też to zrobiliśmy. Nie no, właśnie to kurczę i... Wiesz, gdyby w poprzednich filmach na przykład Kylo miał jakiś swój oddział, powiedzmy, jakichkolwiek pomagierów, to okej, mógłbym sobie... Nawet technicznie, wiesz, jak to prowadzić do filmu. To mógłbym sobie wyobrazić... Google Assistant mi się odpowie z jakiegoś powodu. Mógłbym sobie wyobrazić, że okej, to teraz im dał te hełmy, dał te czarne szaty, macie, bądźcie moimi rycerzami Ren. Ale jakim cudem teraz przedstawisz grupę nowych postaci w nowym filmie? Nie wiem, to jedyny wytrych, jaki jestem w stanie wymyślić, to, że wysłał ich na misję wcześniej, pojedynczo na przykład, żeby polowali na użytkowników mocy czy coś takiego i teraz wrócili. Ale to jest słabe, nie? No bo wiesz, miałeś do filmy na ale to dalej postaci. Kylo jest mistrzem. Jeżeli ktoś daje się wysyłać na misję przez Kylo, no to nie świadczy o nim najlepiej. No wiesz, wcześniej się mogli bać Snowka, nie? Ja jeszcze tylko dodam, że żeby było wiadomo, że mówimy cały czas o narracji filmowej i o tym, co się dzieje wokół filmów, bo jak ktoś w komentarzach wyskoczy, że rycerze Ren mieli tam trylogię książkową w nowym tym uniwersum czy coś takiego, to żeby nie było. Tam nie chcę wiedzieć, co było w tych, wiesz, dodatkowych rzeczach, tylko w tej narracji głównej filmowej to nie jest w żaden sposób zarysowane, nie? Bo się domyślam, że mogło gdzieś się to pojawić, nie? I ktoś wyskoczy, że ale tam był jakiś wątek, jeden rozdział w jakiejś książce, tam zniknęły gwiazdy czy coś takiego i mogło coś być, nie? Ale mówiąc ta czysto filmowej narracji, tej głównej, która jest podstawową, gdzie chce dostać te informacje w taki konkretny sposób, żeby to miało wpływ na następne filmy, no to rycerze Ren są w tym momencie zbędni i nie zostali wprowadzeni w żaden taki sposób sensowny, żeby dalej ich rozwijać albo cokolwiek nawet, o nich mówi, nie? Nawet nie zostali zarysowani, nie? Żeby teraz pociągnąć. Tak, w poprzednich filmach było, że na przykład Kylo gdzieś ich tam wysłał na jakieś misje czy coś, jakieś super ważne rzeczy robią, że wiesz, bo to Imperium jest jednak w cholerę wielkie, nie? To żeby coś tam ogarniali, wiesz, jakieś zalążki konfliktów czy coś takiego, to bym mógł wierzyć, nie? Bo on nie może być we wszystkich miejscach naraz, a ktoś to musi ogarniać, nie? Ale o tym była cisza, zupełnie nic. To tyle, jeśli chodzi o tych naszych rycerzy Ren, no nie jesteśmy fanami. No mówię, ja szczerze, ja już bym wolał tych czerwonych Stormtrooperów, tam jest powiedziane, że oni mają się nazywać Red Fury i mają być specjalnym oddziałem tutaj. No spoko, ale to właśnie wolałbym, żebym miał po prostu specjalny oddział Stormtrooperów, no bo to są żołnierze, no to spoko, nie? To jeszcze też możesz sobie wyobrazić jako kolejną frakcję, bo jakby mówiliśmy o tym, że problemem dużym Last Jedi jest to, że First Order został pod dowództwem dwóch idiotów.
I jakby cały First Order może obecnie skończyć się tym, że wlecą w czarną dziurę koniec, bo są tak niekompetentni. Jakby Hux i Kylo, no to... No mówię, oni się prędzej sami wystrzelają, niż zrobią jakiekolwiek zagrożenie, będą stanowić komukolwiek. I w tym momencie, jeżeli dałbyś rycerzy Ren, no to automatycznie podpinasz ich pod Kylo, jako ci te służący Kylo, wychowują, wiesz, trenujący razem z Kylo, no to dalej jest jakieś przedłużenie Kylo. Jeżeli dałbyś nowy oddział, właśnie jakichś czerwonych stormtrooperów, jakąś specjalną, elitarną jednostkę, która nie jest bezpośrednio podległa Huxowi ani Kylo, która gdzieś działa na peryferiach w jakiś sposób, bo jakąś specjalną siłą Snowka, czy nawet Snowki ich wynają tak naprawdę, a sam na zasadzie bardziej, że ich ściągnął, aby służyli jeszcze, nie wiem, Palpatinowi, albo byli z jakiegoś programu Palpatine, cokolwiek, możesz tutaj już kombinować, no to wlewasz trochę świeżej krwi do tego pomysłu i wtedy możesz prowadzić faktycznie jakieś zagrożenie z zewnątrz, jakąś faktycznie stawkę. No bo ja mówię, moim dużym problemem z Jedi było to, że ja na tym etapie kompletnie mam gdzieś First Order. Tak jak po Imperium kontratakuje, Vader był potężniejszy niż kiedykolwiek. Tak po Last Jedi, no First Order to mówię, to jest dwóch... Chuj... No, nie do rajdy dwie, które tam, wiesz, się potykają własne nogi, no. Co ty chciałeś powiedzieć? Nic nie chciałem powiedzieć. Nie, to zostawmy to. Okej, okay, to przejdźmy do... Jak agresor się włączył? Przejdźmy do innych rzeczy. Wspomniałeś o nowych postaciach. No, mamy dwie tutaj na tym plakacie. Niżej w tej takim kostiumie przypominającym, nie wiem, kostium łowcy nagród jakiś, w tym takim kasku, hełmie. To jest bohaterka, która według innej wyciekłej grafiki nazywa się Zori, grają ponoć Kerry Russell. No i nie wiem o niej nic poza tym, więc spoko. Fajnie wygląda. Okej. Okay. Znaczy ja chętnie przywitam, jakby podoba mi się to, i to myślę, że to było też w tych oryginalnych Gwiezdnych Wojnach. Z każdą częścią pojawiały jakieś takie pojedyncze nowe postacie, które coś tam wnosiły do fabuły, nie? Więc spoko, chętnie przywitam jakąś nową postać. No i postać wyżej, ta czarnoskóra dziewczyna ma się nazywać Janna. No i to chyba nie było nigdzie potwierdzone, ale napotkałem takie ploteczki, że to ma być ponoć córka Lando. Co byłoby ciekawe z punktu widzenia tutaj tej historii. Ale wiadomo, na czym to jest bazowane, no bo też ma ten sam kolor skóry, nie? No, ile czasu Finn był synem Lando? No. A jeszcze się może okazać, że jest, nie? As. Że został zabrany kiedyś i wiesz, znaczy... Lando go tak spotka i o Jezu, Finn! Jest duża różnica. Inaczej pewnie byś znaczy jest duża różnica, bo jeśli wprowadzasz Fina w pierwszej części i nagle ludzie mówią, że o, jest synem Lando, bo też jest czarny. I później w kolejnym filmie okazuje się, że jest synem Lando, no to robimy znowu z wielkiej galaktyki jakieś zapyziałce, nie? Jakieś po prostu zadupie kompletne, gdzie wszyscy są ze sobą spokrewnieni. Natomiast jeżeli w filmie, w którym pojawia się Lando, no bo wiemy, Lando, że w tym filmie będzie Lando i on pojawia się razem ze swoją córką, albo pojawia się inna bohaterka, która później ma kontakt z Lando i od razu mówi na jego dead, czy coś takiego, jeszcze na tym samym filmie budujemy ich razem narrację, no to wtedy wypada to dużo lepiej. To wtedy jakby ma to dużo większy sens. No, wiele więcej o tych postaciach na razie nie powiem, poza tym, że no, design wygląda spoko. Podejrzewam, że gdyby nie... Co? Tylko dodam jeszcze, że ona jest podobna do Sanny Staros, która w komiksach Marvela, tych nowych, które są kanoniczne, była... No, ale byłaby dużo starsza na tym etapie, a w sensie jego córki. A nie mówię, że to ona. Nie mówię, że to ona. To może być córka Han Solo. Nie? To jest córka Han Solo, totalnie. Confirmed. I wyjaśnione, dajemy to w tytuł. Ja, ale wiecie co? Chciałbym, bo wtedy niektóre kanały... Jak widząc czarnoskórą córkę Hanna Solo, to byś po prostu widział taką, jakby implodowały do środka. To byłoby takie... No, a Sanna Stara jest kanoniczna, więc... Jest, ale to mówię, czarnoskóra córka Solo to byłby... To byłby cios. To byłby taki cios, że oni by tam po prostu, jak wiesz, jak ten Palpatine w tym reaktorze. Wiesz. To słuchajcie, mówiąc jeszcze o tym plakacie, pomówmy o tym Jar Jarze, który tam jest obok Fina. To jest kosmita jakiejś nieznanej rasy? Chyba nie potwierdzono jeszcze jakiej konkretnie. Który też jest tak trochę doklejony ewidentnie. On chyba na portalu zauważają, że jest trochę inaczej. On chyba za bardzo sam też nie wie, z jakiej rasy jest. Tak wygląda po twarzy. No nie wygląda twarzowo specjalnie.
i jeszcze według tego, co podaje też Making Star Wars, no to model, który jest użyty na tym plakacie, nie odpowiada do końca modelowi, który był w filmie. Jakby zdaje się, że to wygląda jak taki chujowy gumowy kostium, nie? Natomiast w filmie, no to będzie CGI prawdopodobnie. Jakiś motion capture, znając życie. No ale jeśli ta postać... słuchajcie, nawet jeśli to jest plakat złożony z asetów z filmu, no to powiedzmy, że ta postać jest w filmie i jest w jakiś sposób istotna. Fajnie, ja jestem zawsze za tym, jak się pojawiają postacie, które nie są humanoidalne do końca. Znaczy ta jest oczywiście humanoidalna, ale wiecie, nie przypomina człowieka do końca. Nie jest człowiekiem ze zmianą koloru skóry tylko, co pamiętam, że w tych późniejszych komiksach ze Star Wars to była plaga po prostu, najprościej było po prostu przekolorować kogoś. Ale fajnie, jakby nie był Jar Jarem właśnie. Chciałbym motyw, gdzie masz kosmitę, który wygląda w ten sposób, po prostu jakby, wiesz, właśnie nie ogarnia za bardzo się dzieje dookoła, ale okazuje się na przykład jakimś super inteligentnym i zmyślnym tutaj bohaterem, który, wiesz, wiele wniesie do fabuły, mimo swojego wyglądu, to by było spoko. Ja myślę, że to Alan Tudyk. Alan Tudyk totalnie, 100%. Alan Tudyk ostatnio gra we wszystkim, już był jednym głosem. Ale Alan Tudyk był, ale właśnie, co za różnica. Więc może być kolejny. Po czym poznałeś, że to Alan Tudyk? No nie, popatrz na niego. No bo jak myślisz sobie o jakimś głosie, no to Alan Tudyk. No. Dzisiaj pierwsza rzecz, jak właśnie twórcy filmu myślą, kurde, mamy jakiegoś gościa, który nie widać jego twarzy, do końca trzeba mu jakiś głos podłożyć. Okej, Alan Tudyk. No ostatnio działa dzisiaj. Ostatnio ogłoszono, że głosem Chuckiego będzie nasz ten Mark Hamill, Luke Skywalker. Ja byłem pewien, że to Alan Tudyk będzie. I Tudyk tak się był zajęty. Grafik się mu nie zgadzał. Myślę, że zadzwonili do niego, próbowali jak mogli, ale się nie zgadzało, to potem do Hamila dzwonili. Dobra, czy coś jeszcze? Poza Rey. Wszyscy zastanawiają się, czemu Rey wygląda tak jak w pierwszym filmie, Force Awakens, znowu ma tą koczek. Co prawda tutaj może mieć jeden, może nie mieć potrójnego, tak jak w pierwszym filmie, ale jeden. Ale no, trochę się wygląd tutaj wrócił do tego, co do bardziej podobnego z pierwszego filmu. I część osób spekuluje, że bo to dlatego, że ona ma dużo scen z Leją nakręconych jeszcze z czasów Force Awakens i dlatego wrócili ze strojem, żeby było łatwiej. A inni spekulują, że to po prostu model z Rey jeszcze z Force Awakens wklejony ten plakat, ale szczerze mówiąc, whatever, to jest w zasadzie praktycznie to samo faktycznie, co było Force Awakens, bo jeszcze patrzę na tą inną grafikę, ale szczerze mi to nie przeszkadza. Jedyna rzecz, która mnie trochę rozczarowała w związku z Rey, to jest to, że, a może to będzie niespodzianka, ale ja bym ją widział z tym light staffem, nie? Mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że całe życie walczyła tym wielkim kijem, więc teraz jak już straciła ten miecz chyba, czy nie? No to mogłaby sobie zrobić nowy, nie? Który byłby lightstaffem. Ale nie wiem, pewnie są jakieś instrukcje, słuchajcie, w tych księgach Jedi, które ukradła z drzewa. Kurwa, jak to zdanie brzmi bez kontekstu. To, no bo chociaż podwójny miecz, nie? Jakby widzieliśmy w całej historii tylko tego jednego Maula, jeżeli chodzi o filmowo, bo wiadomo, tam w serialach były różne dodatki w tych animowanych, ale jeśli chodzi o filmy, był tylko ten jeden Darth Maul, który latał z tym swoim podwójnym mieczem. No to może by na końcu pokazali, że nie tylko czerwony, ale też na przykład niebieski. Ale wiesz, mogą zrobić taki reveal, nie? Może przez cały film przez większość filmu walczyć sobie takim mieczem i na przykład w finale jak... znaczy może nie w finale, ale tak w którymś ważnym momencie filmu faktycznie wyciągnąć o drugie ostrze, które daje dodatkowy edge, no bo lepiej jej się walczy. Ale to rękojeść byłaby inna. Tu fajnie natychmiast by zauważyli, że rękojeść podwójnego miecza jest inna niż pojedynczego. Fani już zauważyli na przykład... Słuchaj! Musisz mieć wylot do z drugiej strony. Ty mi nie mów nic o fanach, bo ja już czytałem ogromne dyskusje, takie wiesz, gigantyczne dyskusje na forach o tym, że Kylo na tym plakacie trzyma miecz w takiej technice, której tam Ahsoka używała, czy ten typ z Force Unleashed, a on wcześniej nie walczył tą techniką i co się dzieje i wiesz, całe takie długie teorie, co się stało, nie? Bo miecz tak trzyma akurat, nie? Tak tyłem. To jest technika Ahsoki. Mnie to zawsze bawi. Ahsoka tak walczyła, tak, ale... Mnie to zawsze bawi, no. Bo przecież, kurwa, te techniki walki to były dopisane tak kuresko, retroaktywnie, że bardziej się nie da, nie? Na etapie jakoś ataku klonów dopiero dopisali tam gdzieś, Obi-Wan non-stop zmieniał przecież i potem mu dopisali cały, że to tak naprawdę jest taki styl, nie? Że on tam ustawia się. Zmienia. Ale po prostu to było tak, że wiesz, że Ewan McGregor się bawił na planie i stwierdził, że teraz będzie stał tak, a teraz tak i Lucas oczywiście siedział, w te dwa monitorki patrzył i... Wiesz, i ja, to powiedział, a dopisali... potem od razu powstał cały loży. To dopisali autorzy jakiegoś albumu w ogóle, Star Wars, i to chyba w ogóle nawet nie zostało nigdy odnotowane jakkolwiek, w jakimkolwiek filmie, więc nikt się tym nie przejmuje.
I najlepszy, tak, i wiecie, jak mieliśmy Atak Klonów i Christopher Reeve, który już miał, Christopher Lee, który miał już trochę lat na karku, nie był zbyt ruchowy, poza tymi skokami CGI, które tam robili, no to tak stał i tak szermierczo walczył, nie? No to nie, to jest osobny styl walki, nie? Bo to który jest bardzo charakterystyczny tutaj dla Hrabiego Duku. Starych ludzi, tak. Więc starych ludzi. Znaczy, konkluzja jest taka, żeby się tym nie przejmować, okej? Okay? Więc i też tutaj fanów też bym poprosił o zatrzymanie wodzy. Nie siedzimy w tym aż tak głęboko. Dobra, czyli tak, poza tym na plakacie co? Poza Rey mamy jeszcze tego robocika drugiego, który ma być przyjacielem BB-8. Właśnie ja chciałem zwrócić uwagę, że tam jest ten, jak on się nazywa? BB-8? Jak on się nazywa? Tak. Jest z wózkiem, z dzieckiem. O co to z chodzi? Z wózkiem. Nie widzicie? Mogę ci wytłumaczyć, jak to wygląda, Radek. Czasami jest tak, że droid spotyka człowieka. Widzę, że zaglądasz na te strony internetowe, na które lepiej nie zaglądać. Radek, nie słuchaj go. Jak droid spotyka drugiego droida i wtyczka pasuje do wejścia i bardzo się kochają... Jest takie centrum adopcyjne. To jest w końcu wątek, który mnie interesuje w Gwiezdnych Wojnach. Ale jest o tym osobna książka, wiesz? Tak. Opowiada o tym. Jest taka historia, kiedy BB-8 został... Sztuka nie kochania. Płci jest Sztuka BB-8. Nie wiem, jakiej płci jest BB-8, ale jak BB-8 zostaje rodzicem w każdym razie. I to będzie potem cały dramat, jak zarobić na życie, jak dziecko wychować w trudnych warunkach. No mam nadzieję, bo zobacz, jak na plakacie wygląda, wiesz, wszyscy tu jakieś pozy, wiesz, ten, a on sobie tam z boku po cichutku wózek pcha. Już chłop, w końcu dorósł. To jest pierwsza postać, która się rozwija w tych... Wyższy. Dorasta do czegoś. Z tego co kojarzę, to była właśnie... Ciekawe. Była mowa o tym właśnie, że na planie właśnie się bujał BB-8 właśnie z jakimś innym droidem, więc najwyraźniej to też się zgadza niejako z tym, co było powiedziane i nie wiem, jak z designem tego robocika. Jedno doszło do drugiego. Ale muszą być dwa droidy, tak? Nie może był C-3PO i był R2-D2. No to BB-8 co ma, sam chodzić wszędzie? Więc niech ma swojego małego pomocnika, z którym będzie spędzać czas. No, ale to jest piękne, jak oni tam muszą, wiesz, na takim poziomie koncepcyjnym, nie? I tak patrzą na planie, jak on tam się buja i kurwa, taki samotny, nie? Musimy mu zrobić małego pomocnika, nie? A teraz mały pomocnik jest sam, to zróbmy małemu pomocnikowi jeszcze mniejszego pomocnika, nie? Okej. Okay. Roboty nie mogą być same w świecie Gwiezdnych Wojen. No dobra, nie wiem, czy was jarają modele statków Star Wars, bo mnie nie specjalnie, ale jak widzicie tam coś ciekawego, to możecie mówić, bo to jest ostatnia rzecz, która mnie interesuje Star Wars, szczerze powiedziawszy. Ja jestem tym człowiekiem, który zawsze jak są bitwy kosmiczne Star Wars, to odpływa trochę w fotelu i czeka, aż to się wreszcie skończy i zaczną znowu machać jeżeniówkami. Więc te modele statków, te nowe jakieś, które się tu pojawiają, czy jakieś stare, które się pojawiają, mnie aż tak nie jarają osobiście, więc dużo nie powiem. Jak byłem w gimnazjum, to znałem wszystkie modele Star Wars na pamięć, ale już nie pamiętam. Ale fajnie lecą tak do góry. Ale ładnie latają. Ja tylko zauważam, jak wiesz, że naprawdę jakiś się zmienia design, albo wiesz, ładne mają kolory, jak pojawił się ten X-Wing Poego, nie? Ten czarno-pomarańczowy. Mówię, o, dobra, to zauważyłem, że jest jakaś zmiana, bo wygląda zajebiście designersko. Znaczy, no, i to było fajne. Tak, dlatego mam nadzieję, że odmalują teraz Sokoła Millennium, bo przydałoby mi się już, wiesz, troszkę pazurka, żeby nabrał. Nie, żeby jakieś płomienie tam, mam nadzieję, że nie pójdą w tą stronę, ale tak troszkę pomarańczu. A propos kolorów, chociaż nie sądzę, żeby kiedykolwiek sensownie łączono serial i film, poza jakimś easter eggiem w rodzaju Rogue One, o patrz, tam poleciał ten statek z Rebelsów, ale wątpię, że pojawiały się... Oni traktują trochę seriale jak Marvel, na zasadzie takiej, że no niby tam puszamy wam oczko, że coś tam jest connected, że coś tam, ale tak naprawdę wiadomo. Mamy to gdzieś, ale to było tyle fajne w Rebelsach, że była ta Sabine, która zawsze miała tą artystyczną duszę. I jak miałeś wtedy jakiś statek pokolorowany w trailerze odpowiednio, posprejowany bardziej, to od razu wiedziałeś, że to jest coś związanego z Sabine, nie? Te kolory zawsze ją odzwierciedlały. Tego typu rzeczy są fajne i na to zwracam uwagę, ale... Okej. Okay. No dobra, jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia trochę odnośnie tego postera, to jest brak Lando na nim. Bo wydawałoby się, że będą chcieli go gdzieś tam rzucić. No zobacz, jaki jest ten dziwny kosmita tutaj. Albo mały droidzik BB-8.
Może tak, to miał być Lando. No ale wiem, też wyciekł wizerunek Lando. Wkleiłem go tam w konwersację, wy macie teraz na ekranie. To Radek, jako znawca stylu, tak jak przy okazji Hawkeye'a, to też prosiłbym cię o ocenę wizerunku Lando. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że powrócili akurat do tego designu z Solo, a nie z klasycznej trylogii, bo ten żółty z czarnym się dużo lepiej komponuje niż ten niebieski z czarnym. I ten niebieski z czarnym z oryginału był trochę mdły i te peleryny też były, ten materiał był taki dziadowski, trochę z odpustu i to nie było dobre. A to, co było w Solo zrobione, ale nie, no, ale to naprawdę, krój tego kostiumu Solo, te wszystkie peleryny i to, jak się to ładnie zgrywało, też nie dziwię się, że akurat w tą stronę idą. Wiem, że pewnie dlatego idą, bo Solo był dopiero co i chcą, żeby jeszcze zachować, że Solo ma znaczenie jakiekolwiek do tego Świata Gwiezdnych Wojen, więc patrzcie, Lando wygląda tak jak w Solo, więc no, jest ważne wszystko i ten, ale to dobrze wygląda. Strasznie mi się podoba to połączenie żółtego z czarnym. No i czarny nie pogrubia tak tego Billego Dee, bo on już to pelerynka sporo ukrywa, nie? Tak, on wiesz, swoje lata swoją wagę ma, a te spodnie i wszystko... Nie wiem, czy Billy Dee jednak bardzo się zmienił, na ile jego wiek i możliwości fizyczne na tym etapie powtarzają, pozwalają, to Billy Dee naprawdę się przyłożył i jak widziałem jego zdjęcia, to już chłop naprawdę... Ja pamiętam, naprawdę... jak on był w Tańcu z Gwiazdami. To było straszne. Czy nie, no wiadomo, że tutaj musieli go trochę podmake-upować, plus pofarbowali mu włosy, pewnie może ma perukę nawet, ale faktycznie jakby fizycznie na twarzy i jeśli chodzi o sylwetkę, no to też musiał popracować nad sobą. Ale to już jest reguła, nie? To Carrie Fisher, jak i Mark Hamill też mocno się zmienili na plus, dzięki Gwiezdnym Wojnom, powiedzmy, nie? No bo musieli pewnie tutaj zadbać o siebie. Na Disneya i w ogóle rzucać w niego gromy, ale on tym ludziom to życie uratował, wiesz, dodał im parę dobrych lat do życia, przecież Hamill był już na takim etapie, że wiesz, wpół do śmierci, naprawdę, wiesz, jak on tylko pracował przy tych głosowych rzeczach, gdzie on się tam, no, porządnie roztył i było mu naprawdę, wiesz, no wyglądał źle, nawet jak na swój wiek, nie, a po tym jak Disney do Last Jedi, wiesz, dał go na tych trenerów personalnych, to wszystkie te rzeczy, które tam mają do tego dostęp i żeby zrobić z niego znowu, wiesz, gwiazdę, która może w blockbusterze się pokazać i wiesz, wybijać mieczem, no to on tam dostał dobre 5-10 lat do życia. Tak samo teraz Billy Dee, który jakby w tym Tańcu z Gwiazdami, no wyglądał strasznie, a teraz no wygląda całkiem dobrze jak na swój wiek. Tak, no jak mówicie, Carrie Fisher, to samo. No i umówmy się, jeśli chodzi o Billy'ego Dee, no to i tak jest jedna rzecz, która dalej działa u niego doskonale, czyli jego głos. Jak Billy Dee jednak... możemy patrzeć i mówimy, o jaki postarzały Lando. W momencie, w którym on się odezwie, to natychmiast będziesz wiedział, że to jest Lando. Billy Dee jednak zawsze, jak tak mówili, to był gość, który głosem mógł z ciebie spodnie zdjąć, więc... Nie moje. Ja go kocham, ale nie moje. Oskar. Nie, ale powiem wam, no musiałbym się zastanowić. Zależy, jak długo by mówił. I zależy kiedy. Świetnym dodatkiem jest ta laska. Wygląda cool, naprawdę. Wygląda tak, jaki magnacik taki, nie? Chciałbym powiedzieć kosmiczny Alfons, ale możemy powiedzieć magnacik, tak. Zdecydowanie. A wiesz, że z tej laski wyciągnie jakiś miecz albo cholera wie co. Blaster jakiś, wiesz, i ten. I wiesz dobrze, że Lando ma nowy interes? Czy nie wiem, czy kopie sól specjalną na jakiejś planecie, czy cokolwiek robi, ale wiesz dobrze, że Lando... No, raczej wątpię, żeby tam na Bespinie to już długo pociągnął, po tych całych akcjach pewnie raczej mu nie dali żyć tam. Ale to dzisiaj nie wiem, co robi, ale ma kolejny swój interes. No, ale już nam się postacie ze starej trylogii trochę kończą, więc dobrze, że to już trzecia część. Już nie trzeba będzie wyciągać. To pytanie teraz już, jak zginie Lando? Zrobi coś nielandowego, myślę. Znaczy nie, landowego w tym sensie, że kogoś wykiwa, ale nielandowego w tym, że pewnie też się poświęci, tak jak za, nie wiem, za swoją córkę, za Jana. Jeszcze on wleci w jakąś eksplozję, czy jakiś ten sokołem Millennium, przez to jeszcze w ogóle, żeby był większy ból, ścisk tej ukaże sokół Millennium zniszczyli. Nie, no sokół Millennium to Rey odziedziczy razem z Finnem i będą nim latać. Nie, zniszczą sokół Millennium i potem będziesz miał topik. Kathleen Kennedy chce kompletnie pogrzebać Gwiezdne Wojny, nie? Niszczy wszystko, co było w Gwiezdnych Wojnach. Sokół Millennium zniszczony. Dobra. Może mieć kłopoty z landowaniem. Ja mam lepszy dowcip. Bardzo... Ja mam lepszy dowcip. Spójrzcie jeszcze na sam koniec na ten plakat, ten fejkowy.
I co myślicie o tym mieczu świetnym z rękojeścią w kształcie Sokoła Millennium? Okej. Czekam na te crickets, na te świerszcze. No dobra, to omówiliśmy wszystko, co się dało. Także będziemy chyba powoli kończyć. Na razie was nie będę pytał, jak tam czekacie na epizod i tak dalej, bo my się o tym sobie pomówimy, jak już dostaniemy chociaż tytuł tego filmu, albo cokolwiek związanego z tą produkcją. Na razie sobie pogadaliśmy o tym plakacie. No wygląda to ciekawie, nie? Ale myślę, że sporo takich wątpliwości jest związana z dotychczasowymi filmami. Zobaczymy, może je rozwieje jakiś zwiastun albo cokolwiek. No ponownie, pewnie najwięcej dostaniemy już po Endgame, po tym całym zamieszaniu z inną dużą marką, jaką posiada Disney. Coś jeszcze macie do dodania, czy kończymy? Tak, nie? Okej. Okay. No dobra, to żegnamy się. Ładnie wszystko. Ej, i co można powiedzieć, powiesz, po rozmazanym plakacie z klejce? Po fejkowym prawdopodobnie plakacie. No tak, Radek w 41 minucie materiału mówi, no co można powiedzieć o tym? No najwyraźniej można. No dobra, słuchajcie, także dzięki wielkie za uwagę, dajcie nam znać ponownie, może znowu coś przeoczyliśmy albo czegoś nie doczytaliśmy być może, bo te doniesienia płyną z różnych stron, ciężko je zweryfikować. Być może już się pojawiły jakieś informacje, które nam tutaj rozjaśnią jakieś rzeczy, albo plotki chociażby. Także dajcie znać. Fani Star Wars, nie krzyczcie na nas, że czegoś nie wiemy, bo nie... Tak właśnie, to też moja prośba, że jak coś mówicie, proszę nie powołujcie się na książki, komiksy, inne rzeczy. Ja nie chcę zabrzmieć, jakbym nie miał szacunku do tego, ale naprawdę reżyserzy i scenarzyści tych filmów mają je w dupie. No. Naprawdę mają. Poza tym to jest fikcyjny świat. Nie traktujmy go zbyt poważnie. No, to taka mała odezwa na sam koniec, ale oczywiście... Żeby nie było, ja bardzo lubię to... Tylko dodam jeszcze, że ja bardzo lubię to, co robią w komiksach i to, co jest kanoniczne, ale no, jednak trzeba się trzymać, jak się jakieś taką dyskusję o filmach, to raczej tego, co się dzieje w filmach, bo to wiesz, że wszystkiego nie ogarną. No i wiesz, że scenarzyści nie czytają tych... I ta grupa, która ma, wiesz, pilnować kanonu czy coś takiego, to dawno temu się to sypnęło. Tak. To działa tak jak w Marvelu. Wiesz, że ci od komiksu muszą się dostosować do filmu. Dokładnie, to działa tak jak w Marvelu. Ci z komiksów piszą wokół filmów, a ci w filmach robią swoje. I to tak działało i tak będzie działać, więc no niestety, jeżeli cokolwiek powie się film, no to bo tak jak w komiksie, to będzie postać z komiksu z odcinka 21 Rebels czy Clone Wars, no nie. Tak jak mówię, oni mają to dosyć głęboko gdzieś. No, uświadomiliśmy was, co macie myśleć, także nasza robota jest wykonana. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, się nazywam Łukasz Stelma. Śledźcie dalej napisy końcowe, bo